Cześć, do widzowski serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Divide and Conquer, kampania Numenoru nabierająca coraz większych rumieńców i rozpędu. Słuchajcie, poczytałem wasze komentarze, dzięki też za wyrozumiałość, że nagrałem do przodu bez was. Choć posypały się oczywiście gromy jak z niejasnego nieba. Za to, że buntownicy są niezabici, za to, że atak na Gondor to głupota i generalnie Ragnar złoży dymisję, bo masz wotum nieufności rządu. Nawet się pojawiły takie pisy jak w Sorontil dopadła zaraza koronawirusa. Dobra, słuchajcie, to zobaczmy. Plan na ten odcinek jest następujący. Faktycznie, no, trochę przeanalizowałem to, co powiedzieliście. Najprościej będzie teraz zająć tą ostatnią osadę Dalnandu przez zdradę, a następnie uderzyć na Khazad-dûm. Zatem tą całą armię bierzemy sobie na południe, tylko trochę tur nam zajmie, zanim tam dotrzemy. To w pierwszej kolejności. I tego generała tak samo tutaj. Myślę, że mamy wystarczająco dużo ciężkich tutaj oddziałów i sił, żeby zmieść tą armię i ruszyć od razu na gobliny. Musimy dodać sobie jedynie konnicy. Więcej konnicy to będzie na pewno to będą jednostki, których potrzebujemy teraz jak najbardziej. Raz. Mamy dwa, trzy. Trzy oddziały tej konnicy. Całkiem nieźle jest. Tak sobie szukam i patrzę, tu są cztery. Więc tak, co oni mają? W ogóle tu są... To są oszczepnicy. Tu fajnie by było na nich w ogóle przygotować jakieś, właśnie jakieś jednostki łuczników. Mam co, jakichś łuczników zanadrzył gdzieś w okolicy? Mam. Świetnie, no to co, weźmiemy tych trzy oddziały. Tam jest jeszcze jeden oddział łuczników. Przerzucimy sobie konnicę, więc wy pójdziecie, no nie wiem, zająć się tą małą armią buntowników, też tą konnicę sobie weźmiemy do walki z łucznikami i z jakiś może jeden oddział włóczników albo czegokolwiek, weźmiemy tych najemników na przykład, to byłoby całkiem fajnie. Bierz ich, dziękuję, a resztę sobie zostawimy. Dalej, tu mamy wszystko darmowe, fantastycznie, tutaj już trochę gorzej, ale możemy sobie ten oddział przerzucić później dalej. Na przykład umieścić ich w fortach. Z drugiej strony, zobaczmy też jakie możemy werbować tutaj jednostki, coraz więcej możemy tych elitarnych robić, fantastycznie. Słuchajcie, stąd zabierzemy naszego szpiega, ja bym bardzo chciał wysłać nawet jednego generała, żeby mi to wieżyczki poustawiał. Ale w obecnej sytuacji będzie to trudne. Gdzie jest w ogóle mój generał, który tak ochoczo te wieżyczki ustawiał? Tutaj jesteś. Dobra. Czy ja chcę z ciebie jeszcze skorzystać? Wiecie co? Tak, w sumie przydałbyś się do rozbicia tych dwóch armii. Tu są trzy oddziały. Weźmiemy po prostu wojowników klanów. O, w tej wersji. Czy balistę też chcemy brać? Jest bezużyteczna, więc w sumie to możemy. Zaatakujemy ich tutaj. Fantastycznie. I mam nadzieję, że uda się ich tak szybko w miarę rozbić. Teraz bierzemy cztery oddziały tego. Bierzemy sobie też cztery oddziały zwykłych włóczników. Przetrenujemy ich oczywiście. No i słuchajcie, i pójdziemy. Tutaj wieżyczki rozstawione. Tutaj brakuje mi jakichś tych wieżyczek, ale to da się załatwić w miarę szybko. Ok, i pójdziemy do Armenelos. Myślę, że nic więcej w tym odcinku już... w tej turze nic nie zrobimy. Mamy jasny plan nakreślony, co trzeba zrobić. Nie wiedziałem natomiast, że tutaj buntownicy zmniejszają, potrafią zmniejszać kulturę. No to mnie zaskoczyliście troszeczkę. Bo w podstawowym generalnie medievalu tego chyba nie było. No i też ciekawe, jak nam skoczą dochody, jeżeli faktycznie rozprawimy się z buntownikami. Ale tak czy siak, jeżeli nawet zajmiemy Khazad-dûm, który nie da nam możliwości przejścia przez teren gór mglistych. Z tego co kojarzę, to chyba ta mapa generalnie nie pozwala na przerzucenie w ten sposób oddziałów. No to pozostanie nam wojna z Gondorem. Tak czy siak. Tutaj te armie Dalnandu razem z goblinami mogłyby się wykrwawić nawzajem. Byłoby całkiem miłe. No, wieżyczkę ustawili.
Ciekawe, czy komputer w ogóle podlega takim zasadom, jak powiedzmy my. W sensie tego, że jeżeli nie widzi naszych oddziałów, no to nie może ich tak naprawdę zaatakować. Czy te wieżyczki są mu realnie do czegoś potrzebne, czy to jest po prostu skrypt, który od tam powoduje ustawienie ich, bo ładnie wyglądają na mapie. O, mamy Darrow Dorady 1500, fantastycznie, ostatnio często nas obdarowują. Słuchajcie, weźmy sobie tutaj, przetrenujmy od razu oddziały jazdy, fantastycznie. Nie wiem, czy całą armię będziemy przetrenowywać, czy też zrobimy to sobie w skrócie. Część z tych oddziałów można na pewno sobie częściowo połączyć. Tu mamy pełno, tu mamy pełno. Tych kuszników możemy sobie połączyć, świetnie. To nie stracą pancerza? Stracą oczywiście pancerz. Ej, mogłoby to trochę inaczej być już zrobione. Ale przetrenuj. No trochę tu posiedzimy w takim razie, bo możemy sobie pancerz przetrenować. Przygotujmy się na tą wojnę przede wszystkim. Pięknie. Teraz wy. Czy w Eret Luen? Luen? Tak, możemy werbować elitarne jednostki. Fantastycznie. Od razu sobie przejdziemy. I fajnie by było w ogóle wyrobić się przed ewentualnym najazdem Rohanu. Choć Rohan, żeby dostać się do Byrig, musiałby się troszeczkę napocić. Na pewno napracować. Dobra, teraz. Bierzemy tych buntowników. Bierzemy ich. No i pytanie, czy ja chcę... Zobaczmy, spróbujmy to na automacie zrobić, choć oczywiście pewnie będzie to jakaś sromotna porażka, ewentualnie coś w tym Clear Victory. Super, udało się. Jestem zaskoczony. Nie obserwowałem też, jak to wpłynęło na dochody, więc możecie mi to powiedzieć, jeżeli wy to obserwowaliście z kolei. Więc tak, teraz pójdziemy sobie... no tutaj na nich. Pięknie. To nie wiem, czy damy radę to już zrobić tak z biegu, jak poprzednio. Więc tak, tu weźmiemy sobie w ten sposób i spróbujmy. A, ich tu jest tak mało, że powinniśmy to wygrać teraz. Doskonale. Sio. Dobra, to powinno trochę nam poprawić sytuację. Wracajcie tutaj, świetnie. Czy gdzieś jeszcze ci buntownicy się znajdują? To pełen garnizon? Nie, wydawało mi się, że pełen. Ja ich nie widzę poza tym jednym oddziałem. Jeszcze tak sobie, wiecie, przeglądam i patrzę wszędzie. Zaraz się znowu wścieknięcie, że czegoś nie zrobiłem. Ostatnio jesteście teraz brutalni w komentarzach. Dobra, tutaj w ogóle wyrżnęliśmy całą populację. Bandyci pilnują porządku. Jest zabawnie to słowem. Okej. Okay. Zobaczmy, co się zbudowało. Mamy zbrojownię w Mittalmoor. Świetnie, to będzie świątynia budowana. Skonare, tutaj też się wszystko tworzy. Bardzo lubię patrzeć, jak w ogóle we wszystkich tych naszych prowincjach są już informacje o tym, że jak najbardziej wszystko idzie zgodnie z planem. Możemy doki wybudować nawet, pięknie, ale myślę, że postawimy sobie raczej na fortece. Jako coś, co bardziej się przyda. Tutaj możemy też fontannę postawić, bo z uwagi na to, że nic lepszego nie przychodzi mi do głowy. No i chyba wszystko. Zobaczmy sobie jeszcze listy, osad. Wszędzie się wszystko buduje. Tak jest. Ponownie koniec tury. Nie gorzej, że jak zniszczymy Dunland, to tam pozostanie ta nieszczęsna armia, która no niestety, ale jest w pełni sił i trochę nam popsuje krwi, na pewno. O, to właśnie chodziło. Trochę się wykrwawcie. Super. Pięknie to zrobili. Nawet mogą zaatakować tam dalej i zająć tą osadę. To dla mnie jest bez znaczenia teraz. Już w ciągu, nie wiem, około 4 do 5 tur powinniśmy już zająć ich osadę. Ciekawe, czy to jakoś negatywnie nie wpłynie na nasze relacje z innymi sojusznikami. Z uwagi na to, że wykorzystaliśmy jednak sytuację słabości w frakcji i postanowiliśmy uderzyć. Tutaj przetrenujcie się, świetnie.
Was bym chciał sobie przerzucić. Tak jest. Weźmiemy tak. Czy ja chcę tą armię w ogóle całą wyciągnąć? Chyba tak. Weźmiemy ich wszystkich sobie, słuchajcie. Walka z goblinami będzie krwawa, na pewno. Tu jeszcze potrzebujemy... No, co najmniej jednej tury. Dobra, słuchajcie, sprowadzimy sobie. No, zrobimy taką faktycznie elitarną armię, która będzie miała dużo ciężkich oddziałów. Włóczników nie potrzebujemy raczej, a weźmiemy sobie tych przebijających pancerz. Tutaj mamy chyba jeszcze jeden oddział tych panów. Zróbmy sobie tak, pięknie. Tą stronę, tu mamy kolejnych, więc... O, to będzie naprawdę ładnie wyglądająca armia, powiem wam szczerze. I możemy sobie dowerbować tutaj trzy kolejne oddziały, fantastycznie. Później w Eretluen, na razie nic, Bregold też nic. Tutaj jeszcze jakiś... Za chwilkę będziemy mieli... Za jedną turę będziemy mieli stocznię. Zobaczymy, jak to tutaj zwiększy nasze dochody. No i przede wszystkim teraz ta armia. Dalej na południe. Fantastycznie. Teraz ta armia pójdzie... Ja bym chciał ich sobie połączyć najpierw, wiecie? Zrobimy takim. Na razie się ukryjcie w tym miejscu, ale później zaatakujemy. Mogę przetrenować tutaj kogoś? Nie. Zobaczmy jeszcze wiadomości. Małżeństwo, przetrenowane oddziały. Mamy dwie świątynie. Dwie czarne świątynie. I co byśmy chcieli teraz tutaj zrobić? Myślę, że farmy zbudujemy na początek. Tutaj lepsze drogi mogłyby też powstać od razu. Publiczna łaźnia, o proszę. Tego budynku chyba wcześniej nie widziałem. Redukuje koszty przetrenowania jednostek o 40%. Fajnie, tylko nie mam czego przetrenowywać tutaj. Na razie zbudujemy lepsze drogi, później zbudujemy farmy. I mamy nowego generała. Ui, super. No to... czy ja mi jest potrzebny gdzieś zarządca? W Middlemore byłby fajny zarządca potrzebny. Jakie masz perki? Jest adoptowany. Nie, to ten jest chyba. Teraz pytanie, który to jest? Ten jest, bo ten ma 16 lat. Ma talent dowódcy, jest obiecującym dowódcą, plus 1 do życia, o to jest dobra rzecz. 5% do poruchu, plus 2 do morale. Nie lubi Dol Amroth. I jest jeszcze Renown. Nie wiem, że Renown. Nie wiem za bardzo, jak to przetłumaczyć. Wiecie co, jego wyślemy chyba na wojnę. Niech zdobędzie trochę doświadczenia. Potrzebujemy generałów, którzy są ambitni przede wszystkim. A tego generała w takim razie... Albo nawet wyślemy dwóch generałów. Wyślemy tego i tego. Jeden będzie zarządcą po prostu prowincji. Tak samo tutaj. Tego prześlemy sobie na razie do Middlemore. Niech zarządza. Okej. Okay. I kończymy turę. Albo oni próbują zawiązać z nami sojusz, tylko oczywiście skrypt nie pozwala. Ale jestem ciekaw, czy gdy zaatakujemy Morię, to faktycznie obudzimy Barlogę. Czy to jest tylko tak, jak pisaliście w kampanii Krasnoludowska za Doom? Czyli chyba Balin może się tam udać. Czy ja dobrze widzę, że Moria jest we władzy Dunlandu? To gobliny musiał dostać strasznie po tyłku, powiem wam.
My zrobimy w ten sposób, że zerwiemy sojusz z Danladem i w tej samej turze go zaatakujemy. Więc muszę mieć tam po prostu sprowadzoną armię. I w tej turze zaczniemy teraz wysyłać już wojska na wschód, by zacząć realizować ten pomysł. Ok, więc tutaj bym was prosił, żebyście wysadzili bardzo ładnie i bierzemy w następujące rzeczy. Ślemy sobie od razu dowódcę. Pięknie. Więc tak, weźmiemy sobie na pewno całą tą połotę, wszystkich tych. Pięknie. Ilu ich tutaj jest w ogóle? Tutaj jest dużo. Tych halabardzistów nie będziemy potrzebować ich aż tylu prawdopodobnie. Bardziej by się przydali jacyś łucznicy. Tak, zdecydowanie. Więc po tym, jak tutaj już tworzymy te wszystkie rzeczy, to zaczniemy jednak stawiać na łuczników. Potrzebujemy więcej. Regold. Dalej do Mittelmore. Świetnie. Kogo zabieramy stąd? Mamy dużo ciężkiej piechoty. To są już trzy oddziały. Będziemy mieli... Myślę, że tyle ciężkiej piechoty to im wystarczy. Weźmiemy kuszników na pewno. Weźmiemy sobie teraz na pewno jeźdźców. Są cztery oddziały jeźdźców. No to niech będą darmowi jeszcze. A chwila, czy da się ich przesłać? Nie, nie da, bo chciałem tak, wiecie, żeby zminimalizować koszty. Przynajmniej przez jedną turę. Dobra, weźmiemy sobie trzy oddziały halabardzistów. Mamy jeszcze 5 wolnych miejsc. Czy ja chcę lekką jazdę? Jak mam już ciężką jazdę, 4 oddziały, to nie. Mam 4 w zasadzie wolne miejsca. To wypełnimy je chyba większością halabardzistów, które stąd zabierzemy. I idziemy. Żaden z nich nie dotrze. Nie, do Mittal, do Eret Nuen. Żaden. Ok, sprośnijmy wiadomości odnośnie budynków. Armenelos już jest w Jutai. Tak samo. Weźmy sobie tutaj, zrobimy drogi. Zrobimy gdzie tylko się daje. Ok, i przy okazji te trzy oddziały tu. I tutaj. I w następnej turze zaatakujecie tych ostatnich buntowników na naszych ziemiach. I fajnie by było, jakby już właśnie w Sorrentil powstały te oddziały, bo przerzucimy ich sobie na pewno do... gdzieś tutaj. Pięknie. I tych toporników też wysadzimy sobie do Edelonde, żeby zwiększyć garnizon, natomiast tutaj wypełnimy ich sobie elitą. Super. Dobra, słuchajcie, myślę, że na ten odcinek to będzie wszystko. Przerzućmy sobie jeszcze na sam koniec właśnie okręt. Świetnie. I zobaczmy, czy nasze przyszłe plany ekspansji nie są w żaden sposób zagrożone tutaj, powiedzmy, jakąś armią Rohanu. Nie ma. O, szkoda, że nie jest Danlandu, bo to bym chętnie zajął. Miałbym wtedy taką ładną linię oddzielającą nas od południa. W ogóle, wiecie skąd jest ta babka? Ona jest z filmu Doomsday. Bardzo fajny film postapokaliptyczny, zrealizowany dość niskim budżetem, który opowiada o wirusie, który zdziesiątkował generalnie Wyspy Brytyjskie. Wirus się chyba nazywał Kosiarz, bardzo ambitna nazwa. I tak naprawdę Londyn i tam gdzieś od północy, czy część Szkocji jest oddzielona wielkim murem. No i cała ta Szkocja podzieliła się tak jakby na dwie frakcje. Pierwsza to są kanibale postapokaliptyczni, którzy wykorzystują broń palną, tam motory i wszelkie dobra technologii, która została, ale są prymitywni, po prostu dzikusami takimi trochę. I ona jest właśnie jedną tam z kobiet przywódcy. To jest taka, nie wiem, kultura punków połączonych z kanibalami. I druga frakcja, która przypomina rycerstwo średniowieczne i żyją w zamku. I to generalnie toczą między sobie tam batalie. Polecam, zobacz ten film. Doomsday. Nie jest tak za często przytaczany na polskim... przy polskiej kinematografii. Nie jest to wybitne kino, ale na pewno tam jakieś kino klasy B da się obejrzeć. Przynajmniej mi to sprawiło całkiem dużą przyjemność. Okay, koniec story. Widzę, że właśnie ją wycięli. Już tak od dłuższego czasu miałem wam powiedzieć o tym, ale jakoś nie miałem ku temu dobrego powodu. I zapominałem ciągle.
Bardzo fajnie. Wycofajcie jeszcze siły na północ. Najlepiej zajmijcie jeszcze jedną prowincję, która jest na północy. Może dzięki niej będziemy mogli zająć kolejne włości. I wtedy powiem wam, że staniemy się jedną z największych frakcji w Śródziemiu. Jeżeli dojdziemy aż z zachodniego wybrzeża pod góry Caracas. Pod górę Caracas. Tak naprawdę. Dobra, dochód już mi trochę zmalał do 5000, jak wyciągnąłem całą tą konnicę, niestety. Więc tak, co sobie zrobimy tutaj? Na pewno zrobimy sobie w ten sposób, że mam tutaj, ile masz oddziałów darmowych, możesz mieć? No, trochę na pewno. Wpakujmy tutaj tą konnicę, jaką mamy. Dzięki temu przynajmniej zminimalizuję ich koszty utrzymania przez pewien okres czasu. I widzę, że możemy przetrenować konnicę. To by było fajne. Więc spróbujmy tutaj również liczebnie. Nie zdążymy wszystkich przetrenować, ale przynajmniej część. I zobaczmy practical range. Tak, to jest strzelnice do ćwiczeń. Wy natomiast raczej wszyscy się nie zmieścicie. No dobra, ale na następnej turze już ruszymy gdzieś tutaj i będziemy, nie wiem czy na następnej turze nawet dotrzemy, ale może wiesz następnej. Dobra, Elet Nuen, tu już wyznaczyliśmy budynek. Nindamos. Czy ty masz tutaj jakąkolwiek świątynię? Masz. Jak to wygląda u ciebie z możliwością rekrutacji? Też całkiem fajnie już. Mistrzowska Gildia Masońska. Może się wstrzyma przez chwilkę. Bregold, nic ciekawego. O, tutaj by trzeba było farmy zbudować. Zdecydowanie. I zająć się też zadowoleniem. Dobra, stać mi jeszcze na tą gildię masońską? Stać. I postarajmy się zabić tych buntowników. Teraz nie duże. Tutaj trening, więc od razu, żeby nie tracić też pieniążków. Przerzućmy sobie w zasadzie, tak, te dwa oddziały w ten sposób. Tu będziemy chcieli zwerbować ich jeszcze więcej. Stąd tutaj też możemy wstawić sobie. Tych weźmiemy. Którzy z nich są najdrożsi w utrzymaniu? Okej. Okay. By trzeba było tam jeszcze wysłać kilka oddziałów, wiecie? I wyślemy tam właśnie te trzy oddziały włóczników. Możemy ich przetrenować? Nie. Ale żeby przynajmniej stanowili jakiś tam garnizon podstawowy chociaż. Dzięki temu będą darmowi. I mam jeszcze nieobsadzony fort chyba jeden. Z tego co kojarzę. O, tutaj jest. No i tutaj myślę, że wyślemy część tej armii. Nie chcę ich rozwiązywać, bo po prostu zawsze są oddziały, które są przydatne, nie? Nie jest tak, że nawet jeżeli są to śmieciowe garnizony, no to one są zupełnie do wyrzucenia. Wcale nie, można z nich zbudować na przykład dwie śmieciowe armie, które mogą posłużyć na przykład do ataku na tyły przeciwnika. Więc to zrobienia większego zamieszania niż może się to pierwotnie wymagać. No, wydawać. Okej, i kończymy turę. Powiem wam, że bardziej by nam pasowała wojna jednak z Rohanem. Bo faktycznie Rohańczycy mają dużo jednostek konnych, a my mamy praktycznie całkowicie armię nastawioną na broń drzewcową, czyli włócznie, halabardy. Jedyną taką naszą bronią krótką to chyba mamy jeden oddział mieczników, tych takich średnich, z dobrym pancerzem, plus oddziały z buzdganami do przebijania pancerza z kolei. A tak to, no to faktycznie jesteśmy nastawieni zdecydowanie na taką broń długą. No, oni się nie spodziewają tego, co nastanie niedługo. Przerzucimy sobie szpiega też za chwilkę na teren Mori i zobaczymy, co tam się dzieje. Czyja to w ogóle jest prowincja? Dobra, Edalonde, mam te fajne nasze garnizony i możemy iść dalej. Tak, moi drodzy, jesteśmy w stanie w tej turze zaatakować. To co? Tutaj się zbierzemy, bierzemy naszego najmłodszego generała.
Co oni dostali? Lepsze uzbrojenie. Fajnie. Słuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy nimi? Atak. Tak, 3 ataku? Aż nie, to doświadczenie częściowo powoduje. Zobaczcie. Złoty oddział ma 14 ataku. To ma 10. Duża różnica. Czy my potrzebujemy aż 3 oddziałów ataku na nich? Nie. Powiem wam szczerze, że w ogóle do oblężenia tej osady, to ja potrzebuję głównie piechoty. Więc weźmiemy sobie halabardzistów. Tutaj więcej halabardzistów, świetnie. Weźmiemy sobie na pewno kuszników. Tą konnicę to ja sobie przetrenuję i na pewno wykorzystam, tylko najpierw mówię, chciałbym ją przetrenować. Oho, my tak, pięknie. Możemy nawet jeszcze tutaj tych sobie przetrenować, weźmiemy ich. No i weźmiemy naszą ciężką piechotę. Sądzę, że to w zupełności wystarczy do przejęcia tej osady. Oni się co prawda cofną w jedną turę, ale nie będą w stanie nas już zatrzymać. Dobra, zanim to wszystko nastanie, wyjdziecie tutaj, świetnie. Dosłałbym tam nawet, powiem wam, jeszcze jeden oddział tych zwykłych włóczników, żeby był to taki prosty garnizon. Bregold oczywiście, dalej nie, widzę, że nie chce, nie chcą na wyższy poziom rozwoju. I też radziliście, żeby zająć się podatkami. Już na tym etapie nie potrzebujemy tak niskich podatków, bo w sumie ten przyrost populacji jest już taki spory, więc zwiększymy wszędzie, gdzie się tylko da podatki. Dobra, co byśmy chcieli tutaj zrobić? Potrzebujemy zadowolenia. Coś, co daje szybko zadowolenie. To 4 tury się buduje. To też się 4 tury buduje. W sumie strażnica może być w pierwszej kolejności. Dobra, wyrzućmy tych buntowników. Pięknie. Nie wiem, czy to jakoś specjalnie podniosło, wam szczerze powiem. Naszą sytuację tutaj ekonomiczną, czy podniosło to jakoś dochody. Ale ufam. Ufam, że tak jest. I cofniemy całą tą armię sobie tutaj do Romenii. Pięknie. Więc tak, konstrukcje. Roczne świątynie wreszcie się skończyły budować. Fantastycznie. Tutaj łuczników. Tutaj już się buduje. Winylondę. W Winylondę natomiast. Co możemy tworzyć? Już tam jakieś podstawowe jednostki są fajnie. No to co, baraki. I w Edalondę będzie trzeba też coś postawić. Możemy już powoli zacząć myśleć o autostradach. Świetnie. Eret Luen. Zamek może zostać ulepszony. Świetnie, nie jest absurdalnie drogi, więc z tego się powodu cieszę, bo na przykład podstawowe medievalu takie rzeczy są mega drogie. Daj 2 tury do zrobienia zamku. Wojna. Mordor Dorwinion. Tylko, że Mordor wypowiedział tą wojnę. Interesujące. Okej, okay, a my... Yes, my lord. W tym razie... tak jest. Zerwiemy wszystko. You obviously care not how you treat us. Obrażeni. This meeting was disappoint your orders, my lord. I ich zaatakujemy. Tak jest. Chcę wypowiedzieć wojnę. Mamy 3 wolne miejsca. Słuchajcie, doślemy chyba tą konnicę, która tam jest, na wszelki wypadek. Nie będziemy na pewno czekać 8 tur. Weźmiemy to szturmem. Widzę, że naprawdę potężne oddziały. Jaki jest... Jest to palisada po prostu, ale... Ja to nie lubię takich sytuacji. Dobra, weźmiemy tych. Na wszelki wypadek, nie wiem, pojawiła mi się tutaj jakaś z tyłka wzięta armia. Takie rzeczy się niestety trochę boję. Wojna, świetnie. Tutaj ich przetrenowujemy. Jeszcze tych byśmy prosili. No i później będziemy musieli zwerbować więcej oddziałów. I zająć się przy okazji też te 2 forty. To kolejne 8 jednostek darmowych. I mieliśmy zobaczyć, co się dzieje... Kazadun. Dobra, tu nic nie ma, prawda? Tak sobie przejdę. Nie ma nic. Świetnie. Daliście radę to przejąć? Nie, ale zobaczcie, jeżeli teraz przejmiemy tą prowincję, no to Dalnat jest tutaj w tyłu. I tak, mają Kazadum. Okej, okay, dobrze. A my możemy nawet zrobić taki myk,
że na razie pójdziemy dyplomatą do goblinów z Mori i postaramy się z nimi zawiązać zawieszenie broni. Może i prawa handlowe, zobaczymy. Okay, koniec tury. Trudno. Popchnęliśmy to jednak. Mamy wojnę z Dallandem. Okej, to jest interesujące. To jest bardzo interesujące. Wiedziałem, oni chcą z nami zawiązać sojusz. Dobra, weźmiemy go. Przynajmniej kilka tur naprawdę spokoju. Świetnie. Wspólny wróg nas w takim razie połączył. Dzięki temu uśpimy ich czujność, a oni będą mogli przerzucić wszystkie swoje siły do walki z Mordorem. Zostaje nam jeszcze Gondor w takim razie. Wyślijmy do nich emisariusza, wiecie? Bo równie dobrze ja mogę później wsiąść na okręty albo zaatakować Bri. I faktycznie rozpocząć wojnę z Bri. Bo generalnie wolnych ludzi to my rozjedziemy. Tu nie będzie żadnych szans. Oni nie będą mieli żadnych z nami szans. Tak naprawdę. W walce. Nawet jakby zaczęli werbować swoje doborowe oddziały. Jest to najsłabsza frakcja do tej pory w okolicy. Chodzi mi nie o teraz jakościowo, tylko o generalnie pod swój potencjał militarny. To jest raczej... High Lord is dead. Aha. Elfy straciły swojego przywódcę. No i tutaj, słuchajcie, mamy już... Your orders, my lord. Możliwość ataku, więc tak, drabiny to będą raz, dwa, trzy. Czy ja chcę już to puścić? Myślę, że tak, puścimy to, więc od razu sobie pójdziemy tu. Zastanawiam, czy tu, czy tu. Na razie tu. Oni będą darmowi przez kilka tur. O, wreszcie możemy przetrenować to oddział łuczników. Fantastycznie. I możemy werbować też nowe. Dobra, ale co byśmy chcieli bardziej? Jeszcze bardziej baraki przycisnąć? Może jakieś zadowolenie w ogóle tutaj jest kosmiczne. Jaki będzie to miasto dawało na bardzo wysoki poziom podatków? Prawie 1000 do przodu. Spoko. Nie. Nie 1000, ale 500, tak około 600 do przodu. Nieźle. Great Hall. Z czego wyczerpiecie dochody najwięcej? Budynki z handlu, z podatków, z farm najmniejsze. I z administracji. Dobra, to daje. Generalnie, nie wiem czy właśnie to jest building income, tylko czy to jest zaliczane jako dochód z administracji, czy generalnie z budynków? Chyba z budynków. To słuchajcie, zbudujmy ten militar, jak to się nazywa? Znaczy zbrojowni milicji miejskiej. I w następnej kolejności tutaj będą trzeba te mury stworzyć, żeby to miasto się rozwinęło. Mam niezrównane relacje z Gondorem. Fantastycznie i sojusz z Gondorem. Gdzie mamy w takim razie teraz naszego dyplomatę? Spróbujmy udać się do Gondoru. Skoro mamy już jeden sojusz, może się uda też tak zażegnać tą napiętą sytuację na granicy z Gondorem. Okej. Okay. Odon. Tutaj możemy sobie coś jeszcze zrobić. Słuchajcie, zbudujmy dalej nie farmy, tylko chciałbym zwiększyć troszeczkę zadowolenie, więc może tą strażnicę zbudujemy. Armenelos już wybraliśmy. Pięknie. I na razie... I mamy nowego generała. Cudnie. Zobaczcie, wreszcie się zasypało nas generałami. W takim razie dajmy zarządcę w to miejsce. Yes, my lord. Tutaj pójdziesz. Pięknie. Mhm. Te dwa oddziały trzeba byłoby zabrać, bo nie da się ich przetrenować w tym miejscu. Tu się da już. Więc jak najbardziej. Przetransportujemy ich sobie. Tu mamy też jeszcze jeden oddział, który też przetransportuje.
I powinniśmy zwerbować może 2 oddziały halabardzistów. Dzięki temu będziemy mogli zapełnić też ten garnizon tutaj. Możemy też przetrenować generała. I zostaje nam stoczenie bitwy, moi drodzy. I sądzę, że zrobimy to w polu, bo mi bardzo zależy na szybkości. 3 do 1. Łucznicy, Beast Slayers. Okej. Okay. Co jeszcze macie? Dość ciężką jazdę. Mają dużo łuczników, bo aż 2 oddziały. No nie wiem, no na pewno drabinami będziemy forsować mury z użyciem naszej ciężkiej piechoty przebijającej pancerza. Mają też duże tarcze, to powinno ich to osłonić przez jakiś czas przynajmniej od ostrzału. A później sobie przetrenujemy, więc to nie jest wielki problem. Albo zobaczmy, jak wygląda przede wszystkim miasto. Zacznijmy. Rozstawię. Czy tu się da dostać tylko z jednego miejsca? O, tak. W zasadzie tak. Teoretycznie mógłbym zaatakować też z tej pozycji. Nie wiem, czy właśnie nie zrobić tego. O. Wreszcie nasze armie wyglądają tak, jak powinny. Dawniej. Czy nie wykorzystać, wiecie, do walki tych halabardzistów, bo halabardzistów łatwo przetrenować. Ale na razie to my dajemy sobie wszystkim do tyłu. Pięknie. Tak, moi drodzy, wykorzystamy halabardzistów, wiecie? Bierzemy sobie... Tu. Ok, świetnie. Oni najlepiej oczywiście walczą w formacji. Nie. Wracam do pomysłu pierwotnego. Bierzemy naszą piechotę, tą doborową. Myślę, że to będzie... Najszybciej ogarniemy mury dzięki temu, bo poniesiemy po prostu duże niepotrzebne straty. Dowódca tutaj, świetnie. Mamy tak... Jeszcze mamy drabiny, mamy 2 oddziały z mieczami i może wy weźmiecie w takim razie ten taran. Też nie, bo nie macie... Oni mają tarczę. Wy nie macie. Zrobimy tak, świetnie. Zobaczymy, że w ogóle ten taran zostanie zniszczony za chwilę. Ewentualnie drugi z taranu zostanie poprowadzony przez najlepszy oddział, albo jeden z najlepszych oddziałów halabardzistów. Świetnie, bierzemy ich w ten sposób. Będziecie iść za nimi. Może od razu luźna formacja, pięknie. I wy. Na tą stronę. Tak, wolę, żeby szli w ten sposób. Żeby jednak najpierw strzelali w tych. I teraz z drugiej strony. Tu chyba będzie można ustawić tylko jedną drabinę, więc robimy tak. A tu będzie można ustawić... Czekajcie. Dobra. Tarcza z tej strony, świetnie. Natomiast obydwa oddziały mieczników na tą stronę. I mam nadzieję, że tu się da wejść oczywiście, bo może być tak, że się nie da. I chyba jesteśmy gotowi. Dobra, rozpocznij. Mini pauza, żebym mógł sobie wszystko powybierać. Od razu z tej strony, świetnie. I biegiem. My tak samo biegiem. No widzicie, tu chyba tylko jeden oddział może w ogóle podejść do tego. Widzicie? Dobra, jest tak. No i wy też tam, nie wiem, biegnijcie za przodu na razie. Zobaczymy, jak to się będzie... Jak to będzie wyglądało. I wy też do przodu. Dobra, pozajmował mury? Tak jest, pozajmował. Halabardzistów w ogóle wykorzystamy też do walki z konnicą. Ten jeden oddział się na pewno przyda. Ready.
straty na razie minimalne. No, wydaje mi się, że tak. Nie będzie tutaj można ustawić chyba żadnej dodatkowej już drabiny. Szkoda, bo ten mur sugerował zupełnie co innego. Teraz tak, czy z tej strony da się gdzieś podejść jeszcze? Nie, widzicie? Dobra, więc mówię to sobie najlepiej. Podejdźcie może gdzieś tu, w ten sposób. Czyli jedna drabina to już za dużo. Taran podszedł. Znaczy został podciągnięty, podszedł. Budujący, znaczy werbujący budynki i chodzące tarany. O to chodziło, dobra. Zająć się. Doskonale. Od razu atakować z tej strony. I z tej schodzimy w dół. Pięknie. Ile to jeszcze? 20%. Świetnie. No to my od razu się ustawmy. Czy tak, rzućcie taran, bo już nie jest potrzebny. Pięknie. No i o to chodziło, dobra. Zablokujcie im możliwość strzału i pozabijać ich. Świetnie. Brama za chwilę padnie. Tych halabrystów my wyślemy od razu, wiecie, na górę, żeby zaczęli walczyć z konnicą. Bardzo dobrze. Do przodu. Pięknie, wy też. Tutaj widzę, że już się pozacinali. Boże drogi, jak ja nie lubię. O, chcecie szybko przejąć coś. Jest to tak niewygodne. Dobra, zejdźcie po prostu z tej strony, kretyni. Świetnie. No i co, zaatakujecie? Oczywiście nie, bo po co, ale strzelać będą. Prawda? Już w normalnej formacji, świetnie. Do przodu. Wy natomiast... Ło! Słuchajcie, idziecie gdzieś tutaj. Którędy idziecie? Może być. Też do przodu. No i tak, wypleniliśmy ich wszystkich z murów. I niestety, jak widzicie, wieżyczki dalej do nas strzelają. Dobra, teraz dopiero przestało. Jezus Maria, dziękuję. Bierzemy w takim razie wszystkich. I zajmiemy... Tak jest, i zajmiemy im plac miasta. Okay, ustawcie się od razu. Konnica powinna się cofnąć. A my w spokoju możemy pooglądać wreszcie bitwę. Ci miecznicy nie mają z nami szans, z uwagi na to, że mamy przebicie pancerza bardzo dobre. Jak ta jazda? To będzie bolało. Utrzymać formację. Pięknie. Konnica pada jak muchy. Wysłali jeszcze Wildman Defender, dzikich obrońców. Świetnie. No i z tej strony powinniśmy już wygrywać. Tak jest.
To mi się właśnie podoba w tym medievalu. Brutalne zwarcie, ciasnota, coś pięknego. Żaden inny Total War tego tak nie oddaje. Ten oddział do tyłu. Za ciężkie straty ponosicie. Nie chcę go stracić. Jak halabardzi się trzymają? Nieźle. Musimy im pomóc jak najszybciej, czyli przebić się przez to. Dobra, doślimy może ze dwa oddziały tutaj do pomocy. Tak, o, w ten sposób i w ten sposób, świetnie. Też jedni i drudzy zmęczeni. Naprawdę, te animacje są zrobione tak dobrze, że to wygląda jak prawdziwa bitwa. Pięknie. Generał przeciwnika poległ przy okazji. No i te też mają różne uzbrojenie, z tego co widzę. If we continue like this, we will smash the enemy. No pięknie, dwóch załatwił. No, sorry, musimy tutaj przesłać te posiłki. Jak najszybciej. I wracam sobie do oglądania. To zdecydowanie jest niezłe. Jeszcze się trzyma. Jeszcze się trzyma cwaniak. Chyba nawet kolejnego zaciukał. Z naszych mieczników. Panie, bo ci z tylnych rzędów jeszcze, wiecie, podoszą broń, wyzywają i nie mogą się doczekać. Ale powoli, powoli, systematycznie, metodycznie przesuwamy linię obrońców dalej. Chyba padnie niedługo, zostaje okrążony. Kaj, okonon stop, ale jeszcze się trzyma. Już z czterema walczy. Oj, chyba już tego nie da rady. Jeszcze znalazł sobie siłę. Czy to jego krew, czy to krew przeciwników? Nie jest już dla niego żadna różnica. Nie bez powodu nazywają się dzicy ludzie z Dallandu. No i padł. Oni są już złamani, a nasi są, no, wycieńczeni, więc dlatego źle, już gorzej walczą. Ale nie jest to dla nas problem, przetrenujemy po prostu oddziały. Jakbym widział coś takiego, że nadchodzi, to też bym był wycieńczony.
enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Jak mu potężną gardło. Dobra. Cofniemy się tutaj, tu mi chyba pomożemy troszeczkę. Z jednej strony i z drugiej. Do przodu, panowie. Halabardy w przód i spychamy ich. Wy już nie brońcie pozycji, tylko nacierajcie. Epicka bitwa, naprawdę. Długi odcinek, ale z tego wyjdzie, ale epicka bitwa. Zostali złamani. Tak jest. Teraz cała nasza armia ma ruszyć i zaatakować tę linię na plecach. Jak to się cholopardziści się po prostu przecięli. Patrzcie, co tu się dzieje. We've lost control of the city. My są bardzo mocni. Właśnie, tak naprawdę jest to jedna z głównych naszych jednostek militarnych. Tam za chwilkę powinni już nadbiegać. Przerażeni wojownicy, mając nadzieję, że udało się odbić środek miasta, a tutaj jednak zaskoczenie. I cała armia za nimi. Nio. Specjalnie tego nie przyspieszam, wiecie? Po prostu bardzo dobrze się to ogląda. No z deszczu pod rynnę, panowie. Teraz się nadziejecie na halabardy. No niestety, ale oni zginą, bo oni się na siłę chcieli przebić do środka miasta. Ten dym i kurz jeszcze powstał. Koniec. Chyba ostatni padł. Teraz dopiero będzie radość. Zobaczcie, co się będzie działo. Nie włączyła się animacja zwycięstwa. Szkoda. Dobra, straciliśmy 492. Prawdopodobnie więcej, jakbyśmy prowadzili to automatycznie. Ale jak się to dobrze oglądało, powiem wam, że więcej takiej bity trzeba. No cóż, i tym pięknym akcentem, moi drodzy, będziemy chyba kończyć odcinek. Zobaczymy też, co możemy tutaj zrobić. Prawdopodobnie wybijemy ludność, bo nie będziemy mieli czasu na nawracanie ich wszystkich. A spokojnie będą mogli się regenerować w czasie... No właśnie, czy... Zabiliśmy ich wodza. Pięknie. No i możemy zmasakrować sporo. Oj. Dobra, extermination. Nawet nie straciliśmy tak dużo na dochodach. Stracili swojego wodza? I cóż, a mi tutaj pozostaje, moi drodzy, podziękować wam za uwagę, za odcinek. Sadzimy sobie od razu, żeby no nie stracić dochodu tej jednostki. Pięknie.
i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc zostawcie komentarz, zostawcie ocenę filmu, wejdźcie też w linki w opisie, Patronite, Facebook, przez Patronite możecie mnie wesprzeć, będę niezmiernie wdzięczny i przez na Facebooku dołączcie do grupy i po prostu bierzcie czynnie udział w dalszym rozwoju tego kanału. No, hej, papa!